Dzień dobry, witamy w programie telewizji Żyrardowskiej. Zobaczymy dzisiaj fragmenty koncertu papieskiego, jaki miał miejsce w kościele Karola Borromeusza. Będziemy uczestnikami wspaniałej gali boksu, jaki miała miejsce w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żyrardowie. Zapoznamy się z wynikami wyborów do Sejmu i Senatu. Pokażemy, jak w Żyrardowie uczczono powiatowe święto Dnia Edukacji. Niedziela 25 października zakończyła wyborczą gorączkę. Żyrardowie oddano głosy na następujące komitety wyborcze. Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości otrzymał 6220 głosów, a liderem jest Józef Grzegorz Kurek, który otrzymał 2661 głosów. Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej otrzymał 4340 głosów, a liderką jest Beata Rusinowska, na którą oddano 2494 głosy. Komitet Wyborczy Zjednoczonej Lewicy otrzymał 1580 głosów, a największe poparcie Włodzimierz Czarzasty 825 głosów. Komitet Wyborczy Kukiz 15 otrzymał 1282 głosy, a największe poparcie Marek Jakubiak 538 głosów. Komitet Wyborczy Nowoczesna 1247 głosów, a największe poparcie otrzymał Marcin Podsędek. Komitet Wyborczy Korwin 673 głosy, a najwięcej głosów oddano na Tomasza Górskiego. Komitet Wyborczy Razem otrzymał 663 głosy, a największe poparcie otrzymała Magdalena Malińska. Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego otrzymało 426 głosów, a najwięcej głosów otrzymał Lucjan Chrzanowski, 163 głosy. Okazało się, że we wszystkich otwartych żyrardowskich okręgach wyborczych Prawo i Sprawiedliwość wygrało z Platformą Obywatelską. W głosowaniu do Senatu najwięcej głosów otrzymał Marek Martynowski, bo aż 5357 głosów. Według wstępnych i niepotwierdzonych danych w naszym okręgu wyborczym posłami zostali Wojciech Jasiński, Maciej Małecki, Marek Opioła, Marek Kołakowski, Maciej Wąsik, Józef Grzegorz Kurek, wszyscy z Prawa i Sprawiedliwości, Marcin Kierwiński i Teresa Gapińska z Platformy Obywatelskiej, Marek Jakubiak z Kukiz 15 i z Polskiego Stronnictwa Ludowego Piotr Zgorzelski. W piątek 16 października w kościele świętego Karola Borromeusza odbyła się uroczysta msza święta i koncert papieski upamiętniający 37. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. W programie występów nie zabrakło niezapomnianej barki. Wszystkich, którzy zechcieli odpowiedzieć na apel proboszcza parafii
żeby serca tworzenia piękna. Dziękuję za obecność. Potem do domu wszystkie kasztany najeżone ślicznie kolcami. Czternastego października odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury w Żyrardowie uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w nim nauczyciele i pracownicy placówek oświatowych podległych powiatowi żyrardowskiemu. Uroczystość rozpoczęły występy grup artystycznych działających w Młodzieżowym Domu Kultury. Drodzy Państwo, z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Wam, żebyście przede wszystkim byli zadowoleni z Waszej pracy, żeby Wasze wyniki, na które tak ciężko pracujecie, w postaci zdawanych matur przez maturzystów naszych szkół, przez tych zdawanych na studia, egzaminów przez absolwentów, żeby to właśnie było dla Was szczególnym uznaniem, pociechą, że Wasza praca nie idzie na marne. Nauczyciel ma wpływ na wieczność. Nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie. Adams. Na zakończenie specjalne podziękowanie i honorową odznakę PTTK w Żyrardowie z okazji 50-lecia pracy otrzymał Andrzej Drużyński. Oboje emeryci śpiewają razem w towarzystwie śpiewaczym Echo, Janina i Stefan Zielińscy. Powodem do naszego spotkania w dniu dzisiejszym są złote gody państwa Zielińskich. Małżonkowie Janina i Stefan Zieliński od dawna są związani z Żyrardowem. Tutaj 50 lat temu zawarli związek małżeński i tutaj mieszkają po dzień dzisiejszy. Spędzić z kimś połowę wieku to wyraz najszczerszej miłości. Trzeba takiej miłości, żeby pokonać wszelkie trudności. Razem, mimo różnych charakterów, różnicy zdań, różnych pasji, marzeń, oczekiwań.
Złote Gody to wyjątkowa okazja do świętowania. Tym, którym udało się przetrwać czas, ten czas, a tutaj, szanowni państwo, naszym drogim jubilatom, dzisiaj obchodzą okrągłą rocznicę. Jubileusz Złotych Godów, 50-lecia pożycia małżeńskiego razem. Medale za długoletnie pożycie przyznane przez prezydenta Rzeczypospolitej Bronisława Komorowskiego wręczył prezydent Żyrardowa Wojciech Jasiński. Nie obyło się bez szampana i życzeń kolejnych 100 lat. Miłośników gołębi w Żyrardowie skupia blisko 100 hodowców. To pasja, która wymaga wielu wyrzeczeń i całorocznej aktywności. Ich podopieczni muszą być utrzymywani w formie przez cały rok, aby od początku maja pokonywać tysiące kilometrów. Ten piękny sport nie przez wszystkich jest doceniany. Ostatnia sobota października jest uroczystym dniem dla klubu miłośników gołębi w Żyrardowie. Gospodarzem spotkania był prezes klubu Zdzisław Melon. Razem z wiceprezesami Piotrem Kamińskim i Marcinem Wiśniewskim oraz sekretarzem Mariuszem Kazaną wręczali puchary i dyplomy. Było to podsumowanie wielomiesięcznych zmagań lotów gołębi, na które przybyli także mieszkańcy Wiskitek, Jaktorowa i Puszczy Mariańskiej. Niekwestionowanym mistrzem klubu został Paweł Wielogórski. Puchar Życia Żyrardowa za zwycięstwo w lotach długodystansowych zdobył Radosław Melon. Pierwszy raz gołębie żyrardowskich hodowców leciały z Paryża. Gratulacje składał wicestarosta powiatu Grzegorz Dobrowolski oraz zastępca prezydenta Żyrardowa Lucjan Chrzanowski. W tygodniu zapraszam państwa na nowy repertuar Kina Len. Pierwszym filmem jest Ugotowany. Film reżysera takich filmów jak Jesień w hrabstwie Osycz i Ostry dyżur. Jest to opowieść o dążeniu do celu, spełnianiu marzeń. Główny bohater Adam Jones to charyzmatyczny, pyskaty mężczyzna, który ma również pociąg do używek. Jako nastolatek kupił bilet w jedną stronę do Paryża. Tam zaczepił się w kuchni renomowanej restauracji i szybko spiął się po szczeblach kariery i w bardzo młodym wieku stał się jednym z najbardziej cenionych szefów kuchni w Paryżu. Jednak jego kariera zaczęła toczyć się w odwrotnym kierunku. Z czasem przyszło wypalenie, zaczęły się narkotyki i zatargi z półświatkiem. No i nasz bohater w tym filmie zjawia się ponownie w Londynie, by powstać jak Feniks z popiołów. Przychodzi z wielkim, mistycznym planem stworzenia najlepszej restauracji świata. I przychodząc na ten film, dowiemy się, czy spełnił swoje marzenia. I don't want my restaurant to be a place where you come and eat. I want people to sit at that table and be sick with longing.
So, where you been? Louisiana. Doing what? Sniffing, snorting, injecting. If you try to start a new restaurant, there are at least a dozen people who will try to have you killed. The kitchen's the only place I've ever felt like I really belonged. I loved every minute of it. The heat, the pressure, the violence. What happens if you succeed? Fireworks. Immortality. What happens if you fail? I don't know if I can do it. Adam Jones. Thank God. One hoped you were dead. And now I'm back. You are looking at that all the time, yeah? Chef. You have eyes on it the whole time, so you hit the pass. Yes, chef. Yeah, look at me. Yeah? Yes, chef. You up for it? Yes, chef. All right, let's go! Yes, drugim filmem jest Marsjanin Ridleya Scotta, mistrza łowcy androidów. Główny bohater, uznany przez kolegów za zmarłego, zostaje pozostawiony na pastwę losu na czerwonej planecie, która wcale nie jest przyjazna. I tam rozbitek siedzi w marsjańskiej bazie i kombinuje, jak przeżyć. A szanse ma niewielkie, bo następna wyprawa załogowa przyleci dopiero za 4 lata. I guarantee you that at some point everything's gonna go south on you. Ready? And you're gonna say, this is it. Watch out! This is how I end. Commander, Mark is dead. We have to go now! Nasz bohater musi więc radzić sobie sam. Dobrze, że jest inżynierem i botanikiem, więc używa tego, co ma pod ręką i dzięki temu jest w stanie jakby zawalczyć o przetrwanie. Tymczasem na Ziemi, gdy NASA orientuje się, że ma problemy właśnie z rozbitkiem, próbuje zorganizować akcję ratunkową. Zapraszam na ten film ze względu na świetne ujęcia, których autorem jest nasz polski operator Dariusz Wolski. No i oczywiście niesamowite efekty specjalne. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, then none of this matters anyway. We've got an incoming message. Mein Gott. Mark Watney is still alive. In your face, Neil Armstrong. There must be some kind of way out of here. Okay, so let's do the math. I have enough food to last for 50 days. He's going to starve to death long before we can help. So. Centrum Kultury w Żyrardowie w związku ze swoimi statutowymi zadaniami w tym tygodniu zapewniło przedstawienia teatralne dla młodszej i dla starszej części mieszkańców. W czwartek mieliśmy przedstawienie pod tytułem Kochanie na kredyt ze znakomitą obsadą aktorską. Ratunku, pomocy! W niedzielę mieliśmy Teatr Domisie, który przedstawiał spektakl pod tytułem Mała Księżniczka. Cześć dzieciaki! Czyli było coś dla małych dzieci. Oprócz tego w piątek i w sobotę nasze miasto stało się rockową stolicą Polski. Nic nie wiadomo nam na temat tego, żeby w tym czasie w naszym kraju działo się coś większego w tym temacie. A u nas w Centrum Kultury... gościło łącznie 12 zespołów z różnych krajów, między innymi z Polski. Mieliśmy festiwal Żyrok, który cieszył się dużym powodzeniem. Oprócz tego w Centrum Kultury trwają cały czas prace remontowe. Jest naprawiany dach. A co najważniejsze, zmienia się szata graficzna i naszego Centrum Kultury i wszystkich Państwa, wszystkie media, jak i mieszkańców zapraszamy w piątek 30
października na konferencję prasową do Centrum Kultury. Przedstawimy naszą nową wizję programową, zmienioną szatę graficzną. Zaprezentujemy wszystko, co będziemy chcieli Państwu zaoferować jako nowe Centrum Kultury. Loteria paragonowa w tej chwili w Polsce jest robiona pierwszy raz i ma na celu jakby wskazanie podatnikom tego, że pobieranie paragonu przy zakupach jest bardzo ważne, a przy okazji można wygrać dosyć wartościowe nagrody, bo są to samochody osobowe, jak również notebooki czy też tablety. Każdy z nas ma prawo uzyskać taki paragon i zarejestrować go na stronie loteriaparagonowa.gov.pl i każdy z tych paragonów przy zakupach powyżej 10 zł będzie brał udział w losowaniu tych nagród. Losowania są robione co miesiąc przez 12 miesięcy, czyli do przyszłego roku, do listopada będzie ten konkurs trwał. Do wygrania jest 12 samochodów osobowych marki Opel Astra, 4 samochody Opel Insignia i duża ilość notebooków i tabletów. Nie trzeba Państwa uświadamiać, że pobieranie tych paragonów przy zakupach jest istotne nie tylko ze względu na loterię paragonową, ale również na nasze konsumenckie, że tak powiem, prawa, dlatego że mamy wtedy w ręku dowód na to, że ten towar został zakupiony u konkretnego sprzedawcy, mamy prawo reklamować, dochodzić swoich praw, jeżeli chodzi o wady ukryte tego towaru. Dotyczy to wszystkich rzeczy, i usług, i towarów, i spożywczych i przemysłowych. Także serdecznie zapraszamy do brania udziału w tej loterii. Nagrody są wartościowe, a przy okazji Państwo będziecie mogli skontrolować również tych, którzy dokonują sprzedaży towarów dla Państwa, czy robią to uczciwie, czy odprowadzają od tego wszystkiego, tak jak należy, podatki, które są naszym wspólnym dobrem. 1 listopada jak zwykle przyniesie zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarza. Pokrótce postaram się Państwu przybliżyć, jak to będzie wyglądało. Mianowicie tak, na ulicy Spokojnej będą ustawione znaki zakazu zatrzymywania. Oczywiście będzie możliwość parkowania w zatokach parkingowych na ulicy Spokojnej. Ulica Jodłowskiego również będzie z ograniczeniami w parkowaniu pojazdów. Będzie tam częściowo można parkować, znaki to będą jasno i wyraźnie wskazywały. Także proszę się przyglądać na znaki. Nie będzie można wjechać w ulicę Konopnicką od strony ulicy Mileckiego, będzie zakaz wjazdu. Ulicą Konopnicką będzie dozwolony ruch tylko w jednym kierunku od strony ulicy Kościuszki. Co do miejsc parkingowych, mamy tutaj teren przyległy do ulicy Spokojnej, na którym będzie zorganizowany parking. Parking będą prowadzili harcerze, za drobną opłatą będzie można zaparkować w tym miejscu. W sytuacji, gdy ktoś nie chce tutaj ponosić opłat, musi ten samochód zostawić na uliczkach odleglejszych i dojść w rejon cmentarza. Należy też zauważyć, że w związku z prowadzoną działalnością handlową całkowicie wyłączona z ruchu będzie ulica Kasztanowa oraz odcinek ulicy Limanowskiego od strony ulicy Środkowej. Te zmiany będą już obowiązywały w sobotę 31, no i 1 oczywiście też jak najbardziej. Tutaj na pewno 1 będzie większa intensywność osób dojeżdżających, dlatego upraszam, ażeby kierowcy rzeczywiście zwracali uwagę na znaki, żeby zachowali zdrowy rozsądek, żeby nie dochodziło do sytuacji konfliktowych. Ja jeszcze powiem, że oprócz zmian organizacji ruchu, Straż Miejska oczywiście zabezpiecza rejon cmentarza całościowo pod kątem bezpieczeństwa i porządku, także będą dodatkowe patrole, które będą poruszały się w okolicy cmentarza, w rejonie cmentarza, będą służby nocne. Miejmy nadzieję, że te działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w rejonie cmentarza i będą Państwo mogli spokojnie ten dzień zadumy, nostalgii spędzić przy grobach bliskich. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa na kwestę na cmentarzu miejskim w Żyhardowie. Kwesta w tym roku będzie w
od 30 października, czyli w sobotę, i 1 listopada w niedzielę. Kwestarzy będzie można zobaczyć tylko i wyłącznie na cmentarzu miejskim w Żyrardowie. Serdecznie zapraszam. Środki tegoroczne będą przeznaczone, podobnie jak środki z poprzedniego roku, na nagrobek rodziny Sachockich, przedstawiający anioła. Są to już ostatnie z dużych, takich wielkonakładowych pomników. W przyszłych latach zajmiemy się renowacją troszkę mniejszych. Prace renowacyjne będziecie mogli Państwo oglądać przez cały rok na cmentarzu, gdyż z racji tego, że ten obiekt jest wielkogabarytowy, prace będą wykonywane na miejscu na cmentarzu miejskim w Żyrardowie. Do tej pory podczas kwest na cmentarzu miejskim w Żyrardowie udało nam się odrestaurować 6 zabytkowych nagrobków. Mam nadzieję, że w przyszłych latach będziemy mogli pochwalić się większą ilością. Dla przypomnienia powiem, że zostało jeszcze około 15 takich zabytkowych nagrobków, które wymagają natychmiastowej pomocy konserwatorskiej. Decyzja na temat nagrobków, które są wybierane do remontu, przypada tutaj na jakby część na członków Stowarzyszenia Fabryka Feniksa, na konserwator miejskiego konserwatora zabytków oraz konserwatora, który zajmuje się pracami renowacyjnymi. Generalnie sugerujemy się głównie stanem technicznym obiektu. Nie tym, kto jakby jest tam pochowany, tylko na razie wybieramy te, które są jakby najbardziej zniszczone i najbardziej potrzebują naszej pomocy. Znajdujemy się przy nagrobku Marii Marcelin, wnuczki założyciela miasta Dietricha. Historia tej dziewczynki malutkiej jest taka bardzo tragiczna. Mała Marcelin, będąc w wieku 2 miesięcy, spłonęła od świeczki, spłonęło mieszkanie. Mała Marcelin zginęła. I tutaj, kiedy usłyszałem tą historię od przewodnika naszego Wojciecha Liksa kilka lat temu, kiedy byłem z wycieczką szkolną, postanowiłem pomóc, postanowiłem zorganizować kwestę, właśnie pierwszą kwestę na rzecz odbudowy tego nagrobka. I tak po tym czasie, kiedy zebraliśmy środki na odrestaurowanie tego nagrobka, pomyślałem sobie, no czemu nie kontynuować tego dzieła na naszym cmentarzu. Ogromna potrzeba, pomoc i zaangażowanie społeczne. I tak minęło 9 kwest. Te wszystkie kwesty, które były zorganizowane na cmentarzu, którymi staraliśmy się co roku jakby prosić tutaj o pomoc mieszkańców naszego miasta, nie odbyłyby się właśnie, gdyby mieszkańcy naszego miasta nie odpowiedzieli na ten apel, nie pomogli, nie zaangażowali się. Co ciekawe, podsumowując te lata zbierania środków na pomniki, powiem tak, że myślę, że wzrosła taka, powiedzmy, wśród nas mieszkańców świadomość tej odpowiedzialności za nasz cmentarz. Słyszę zapytania podczas 1 listopada, którą będziemy robili następną. Państwo idą oglądać, przyjeżdżają ludzie też spoza Żyrardowa. Na naszej ulotce jest mapa szlakiem właśnie tych odrestaurowanych, zabytkowych nagrobków. Także od tych, powiedzmy, 9 lat, kiedy zajęliśmy się również tutaj i kwestami na cmentarzu i odrestaurowaniem naszych nagrobków, myślę, że też wzrosła świadomość właśnie tego, żeby ocalić od zapomnienia. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
była organizatorem spotkania autorskiego Marii Czubaszek, jakie miało miejsce w żyrardowskiej Resursie. Było to spotkanie w ramach promocji książki Dzień dobry, jestem z Kobry, czyli Jak stracić przyjaciół w pół minuty i inne antyporady. Licznie przybyli mieszkańcy ustawili się w długiej kolejce po autografy. Rok 2015 jest szczególny dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie. Mija bowiem 65 lat działalności żyrardowskiej książnicy. W tym roku także na mocy porozumienia między powiatem żyrardowskim a gminą miasto Żyrardów powierzono bibliotece dodatkowe zadania merytoryczne. Szanowni Państwo, połączyły się nasze dwie biblioteki. Ja tylko przypomnę, że przejęliśmy zadania powiatowej biblioteki publicznej. Zadania jako takie rozpoczęliśmy ten proces, jeżeli Pani Dyrektor pamięta, jak jeszcze byłem przewodniczącym Rady Powiatu, czyli trochę to trwało, ale najważniejszy jest efekt, skutek. Przejęliśmy zadania, będziemy to prowadzić na bardzo wysokim poziomie. Tutaj gwarantem jest Pani Dyrektor, o czym jestem przekonany. Pierwsze pytanie było takie, czy Pani była kiedyś młoda? Trochę mnie śpieszyła, ale mówię, słuchaj, naprawdę, tylko że świadków to już żywych nie ma, wszyscy pokierali, a jedna. No to ja tej drogi dodałam. A drugie pytanie było, a czy była Pani kiedyś ładna? To już gorsze, więc powiedziałam, że urody nachalnej nigdy nie miała. To jest prawdą. Natomiast z wiekiem ta nienachalność coraz bardziej się pogłębia niestety. Fakt, że w tej chwili jest to, ja się tak zastanawiałam, że to czasem mnie wywiera się to pytanie. Dlaczego tak często się szwenda po różnych telewizjach? Ja już doszłam do wniosku dlaczego, ponieważ w tej chwili, jeśli Państwo oglądają telewizję, ja już wiem, że teraz nie jest dobrym to nie oglądać telewizji, że się raczej nie ogląda, no ale jeśli ktoś czasem zerknie, to zobaczy, że tam są wszyscy młodzi, piękni. Więc na zasadzie kontrastu to mnie zawsze pokazują, że jeszcze taka stara, a też może żyć jeszcze. Chociaż według jednego z panów to kobieta, która skończy 65 lat, to praktycznie już nie wychodzi od lekarza, właściwie to już nie żyje. No ja jestem żywy, ledwo żywy, powiedzmy sobie. No zwłaszcza po tym, jak mnie ta grypa po tym szczepieniu złapała, to ledwo żyję. Ale jestem przykładem na to, że jednak zdarzają się kobiety, które żyją troszeczkę dłużej niż do 65 roku życia. Kochanie na kredyt. Taki tytuł miał spektakl, na który zaprosiło żyrardowiaków Centrum Kultury. W dzisiejszym świecie niezwykle łatwo jest pomylić pragnienie z nałogiem. Komediowe przerysowania rzeczywistości we wspaniałej obsadzie aktorskiej umiliły wieczór zgromadzonej publiczności. Zbliża się, jest coraz bliżej! Nie! Nie! Proszę! Proszę, nie pan zostawi! Nie! 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 Uprzedzała? No chyba matka nie musi uprzedzać własnej córki, że ma zamiar ją odwiedzić. Matka może nie musi, ale ty nie jesteś moją matką, jesteś żoną mojego ojca. Byłą żoną w dodatku. Zamiast się okropnie nerwowa. Powinnaś wyjść gdzieś do ludzi, poznać kogoś, a nie ciągle siedzisz w domu albo robisz zakupy. Wariujesz od tego? Ja przez ciebie wariuję. Oddaj klucze. Nie oddam. To zmienię zamki. Wielka przygoda małej księżniczki. Tak zatytułowany był spektakl teatralny przeznaczony dla najmłodszej widowni. Zaproszone dzieci do Resursy po brzegi wypełniły widownię. Za rzekami, siedmioma zresztą, za siedmioma lasami, za siedmioma górami, w pięknym zamku żyła sobie mała księżniczka. Żyła tam sobie z mamą, królową i z tatusiem.
królem. Żyli sobie bardzo, ale to bardzo, bardzo spokojnie. Ale czasami... czasami było troszeczkę niespokojnie. Wiecie, jak to jest, jak jest czasami niespokojnie w waszych zamkach? A to dobrze, a co będzie na to śniadanie? Będzie coś dobrego, wyjątkowego? Oczywiście. Na śniadanie będzie dobra i wyjątkowa zupka mleczna. O, bardzo dobrze. Zupka mleczna jest B. Zupka mleczna nie jest B. B. Nie jest B. B. Nie jest B. B. Nie jest B. B. Nie jest B. Spokój! Ja bardzo proszę o spokój. Przecież wiecie, jak je lubię krzyku przy śniadaniu. Tak? No, właśnie. Dlaczego nie chcemy jeść zupki mlecznej? Właśnie, jak zupka mleczna, to gdzie jest kucharz? Kucharz! Kucharzu! Gdzie jesteś? Nie! Kucharzu! Ach, buongiorno. No, pokojówko. Buongiorno, principessa. Już w najbliższy piątek, 30 października, prezydent miasta serdecznie zaprasza dzieci na przedstawienie pod tytułem Nadchodzi Pipi w wykonaniu aktorów teatru TAK z Krakowa. Spektakl odbędzie się o godzinie 18 w Osiedlowym Domu Kultury. Majeczna! Brzuszek, dobrze się poczuje, kiedy zupkę zwałam. Dwa dni emocjonującej muzyki. Tak w skrócie można zrecenzjonować wydarzenie muzyczne, jakie miało miejsce w dniach 23 i 24 października w Centrum Kultury. Żyrok to inicjatywa zespołu Immortal Dreams z Żyrardowa. 12 zespołów muzycznych wystąpiło pod patronatem wojewody mazowieckiego i prezydenta miasta Żyrardowa. Była to druga i nie ostatnia edycja, jak zapowiadają organizatorzy.
Po 10 latach w Żyrardowie mieliśmy kolejną galę boksu. Była to prawdziwa uczta nie tylko dla koneserów tej dyscypliny sportowej. W hali Aqua w Żyrardowie w sobotę 24 października w pierwszej części wieczoru fani obejrzeli 4 walki amatorskie. Sportowy Żyrardów reprezentowali Piotr Krawczyński, Kacper Marciniak, Dawid Klociński, Kamil Szerment, Kajetan Flaszczyński i Kamil Lipiński. Było ponad 800 osób, co uważam, że to jest sukces tutaj dla miasta. Była niesamowita oprawa, dlatego że zrobiono to wszystko profesjonalnie, czyli z prowadzeniem zawodników, poprzez hostessy, z oprawą muzyczną, z oprawą tą świetlną, także z dymami, no tak jak to się wszystko odbywa na takich galach już profesjonalnych. Prezydent Żyrardowa w szczególny sposób uhonorował osoby, które od lat przyczyniają się do popularyzacji sportu pięściarskiego w regionie żyrardowskim. Pamiątkowe puchary otrzymali Mariusz Nawrocki, Janusz Majstrzyk, Józef Polański i Arkadiusz Żolkiewicz. W walkach zawodowych wystąpili między innymi Piotr Gudela w pojedynku ze Szwedem Edwardem Björklundem. Po zakończeniu tej gali dostaliśmy też propozycję już, że ewentualnie marzec, kwiecień, oczywiście w trochę większym wydaniu niż to było do tej pory, bo tu były tylko 4 walki zawodowe, natomiast jest propozycja 6-7 walk, czyli byłoby to dłużej, może z lepszymi czy nazwiskami takimi bardziej znanymi, to jest na pewno, natomiast no, wybieramy się z prezydentem do Polskiego Związku Piłki Siatkowej, bo zawsze tu się odbywały przez ileś lat imprezy siatkarskie. No i będziemy wszystko chcieli zrobić, żeby w przyszłym roku też przyjechała reprezentacja Polski siatkówce mężczyzn na mecz międzynarodowy.